Są na świecie takie miejsca, w których przyroda jest niezwykle bogata i niezwykle ciekawa, a zarazem narażona na zniszczenie. Jednym z takich miejsc są Bałkany i trochę rzek bałkańskich chciałbym Wam w tym filmie pokazać. Za moimi plecami i przede mną jest Neretwa przy ujściu Buny, tak zwany Bunski Kanał. Miejsce, które wygląda widowiskowo, zwłaszcza przy niższym stanie wody, kiedy ta przelewa się stromymi krawędziami w dół do Neretwy. Ruszymy teraz w górę Buny, a następnie w dorzecze górnej Neretwy, która to rzeka jest jedną z najbardziej zagrożonych dewastacją przez człowieka. Planowana jest budowa ponad 70 zapór w jej dorzeczu. Następnie udamy się do Czarnogóry, by zobaczyć walkę o rzekę Komarnicę, płynącą przepięknym kanionem, a na koniec, no możecie zgadywać, na koniec będą dobre wiadomości. Zapraszam więc na tą rzeczną podróż przez Bałkany. Bałkany Zachodnie wzdłuż wybrzeża Adriatyku to w dużej mierze góry dynarskie. A co za tym idzie, jeśli chodzi o rzeki Kras? Potężne zjawiska krasowe, wywierzyska, ponory, leje krasowe i mnóstwo innych form. Tutaj widzicie źródło Buny, ogromne wywierzysko wypływające z masywu skalnego, z takich wapiennych, dolomitowych właśnie skał. Jak widzicie, kotłują się przy nim masy jakichś owadów, nie wiem, czy jętek, czy czegoś mniejszego. Polują na nie jaskółki skalne, jeżyki alpejskie, pluszcze, kliszki górskie oraz nietoperze. Dziś jesteśmy dokładnie po drugiej stronie takiego krasowego cudu. Miejsce to jest niestety zagrożone tym, że przestanie istnieć. Rzeka Zalomka jest rzeką okresową. Teraz wiosną płynie dużo wody, choć jak widzicie po wodowskazach bywa jej tutaj 20 metrów więcej, a nie kończą się one na tym miejscu. 25 metrów wahań w pionie, ponieważ ten ponor ma oczywiście ograniczoną przepustowość, więc tutaj tworzy się przy najwyższych stanach wody spore rozlewisko. Na rzece Zalomce planowana jest niestety budowa zapory około 2 km stąd w górę biegu rzeki. Ma ona przechwycić wody Zalomki i kiedy już to zrobi, to do ponoru nie będzie dopływać nic. Jestem teraz 2 km wyżej w biegu Zalomki i obszar, który widzicie za moimi plecami, ma zostać zalany 7 km w górę. W tamtą stronę, z tego miejsca, wszystko będzie pod wodą, jeśli budowa tamy po scenie dojdzie do skutku w tym miejscu, gdzie stoję, w takim przewężeniu doliny, gdzie wąsko schodzą skalne zbocza. No, miejsce na budowę zapory świetne, tyle że budowa zapory na okresowej rzece, na tak cennej przyrodniczo rzece, jest skandalem nie do pomyślenia. Budować mają serbska firma za chińskie pieniądze. Kiedy w Europie rozbiera się już zapory, w ubiegłym roku ponad 300, to tutaj w kraju takim niestabilnym politycznie, w którym widać ślady wojny, która była tutaj 30 lat temu, brudne interesy różne, korupcja, świetnie się mają przy budowie takich straszliwych zapór. Zniszczenia dla przyrody dramatyczne, dla całego tego ekosystemu. Ciężko sobie to teraz wyobrazić, bo jest tutaj naprawdę przepięknie. Warto to miejsce odwiedzić. Dla nas jest to trochę taka obserwacja rzeczywistości, która istnieje, która być może zaraz zniknie. Więc widzimy to pierwszy i ostatni raz, ale może nie. Może będzie tak jak z wiosą. Uda się utworzyć jakąś formę ochrony, park narodowy i ta przyroda zostanie tutaj zachowana. Jesteśmy teraz jeszcze kawałek wyżej, w miejscu budowy tunelu, który po budowie zbiornika zaporowego ma wyprowadzać wodę aż 12 km stąd, w zupełnie inną stronę niż płynie rzeka Zalomka. Więc tym ponorem nie będzie nic płynąć, jak zapora zostanie zbudowana. A cały teren, który tutaj widzicie, znajdzie się pod wodą. Jest to taki w radzieckim stylu pomysł, ponieważ i pomysł na budowę tej zapory pochodzi z lat 60. i jest to tworzone wręcz na papierach z tamtych lat. Tak jak i w Polsce wraca się do planów z głębokiego PRL-u, hydrotechnicznych, tak samo i w Bośni i Hercegowinie. Przerażające. Wzdłuż Zalomki, płynącej przez płaskowyż Nowesińsko-Polje, udajemy się w góry, na wschód, do dorzecza górnej Neretwy.
Przyrodniczo to jedno z najciekawszych i z najmniej poznanych miejsc, które mamy okazję podziwiać na naszej trasie. Na początek nad nami Gadożery. Im głębiej wchodziliśmy w góry, czy też wyżej, tym robiło się ciekawiej. Tu nagórnik. Przepiękny, kolorowy ptak, niestety obserwowany z bardzo wielkiej odległości. Kiedyś były ręgowe także w Polsce. Dalej świergotki polne, mnóstwo białożytek. Przepiękna, jadowita żmija rogata, która wygrzewała się na słońcu. Ale i tak to, co w tych górach zachwyciło nas najbardziej, działo się dopiero w nocy. Podczas gdy nocowaliśmy gdzieś tam w środku dziczy. Wybraliśmy się w nocy obserwować godujące ropuchy zielone, rzekotki drzewne, żaby zwinki, ale okazało się, że obserwujemy coś jeszcze ciekawszego. Tam drugi płynie. Co to jest? Może nie? To w ogóle jest za grupa zwierząt? Podczas naszej wyprawy staraliśmy się oznaczać i notować w aplikacji iNaturalist wszystkie napotkane organizmy w ogóle. Zwłaszcza pilnie robił to Szymon Czyżewski, ale obserwowali też Karina Ciepichał i Lara Mołoniewicz oraz oczywiście ja. W tym miejscu Szymon zauważył zwierzę niezwykłe. Jest to prawdopodobnie skorupiak z rzędu lasonogów, Mesidace. Jednak to, co jest niezwykłe, to to, że jeszcze nie udało nam się oznaczyć go do gatunku, a jest spora szansa, że nie uda się to w ogóle, że odkryliśmy nowy dla nauki gatunek zwierzęcia. Tak roboczo śmiejemy się, że jest to Mysis vulnerecensis, ale popatrzcie tylko, jak bardzo niesamowite jest to zwierzę. Słodkowodne, drapieżne, poluje na mniejsze organizmy żyjące w tym niewielkim stawiku oraz atakuje skrzep, żaby zwinki, co widać na filmie. Oczywiście może się jeszcze okazać, że po prostu jest to gatunek, którego nie znamy i którego oznaczenie jest trudne. Tak czy siak, jesteśmy w tej sprawie w kontakcie ze specjalistami i czekamy na potwierdzenie, zaprzeczenie, na jakąkolwiek informację o tym, co to może być. Thank you.
Dotarliśmy w końcu nad Górną Neretwę. Rzekę w górnym biegu roztokową, dziką, górską i niezmienioną w ogóle ręką człowieka. W dolnym biegu są nad nią zapory, ale górny jest jeszcze naprawdę przepiękny. Jak widzicie, za moimi plecami mamy las łęgowy w korycie tej rzeki. Tam, z tamtej strony odbiega jeszcze jeden mały boczny nurt. A jak mamy wezbranie po zimie albo w zimie, to całą szerokością koryta płynie tutaj woda. Miejsce przepiękne i warte ochrony, niestety zagrożone budową zapór, jak to rzeki na Bałkanach. W tym roku po raz drugi będzie organizowany tutaj Neretwa Science Week. Pierwszy odbył się rok temu i przez tydzień naukowcy z całego świata opisali tutaj 7 gatunków bezkręgowców nowych dla nauki. A oczywiście bogactwo przyrodnicze tych rejonów jest ogromne. Spójrzcie, jak wygląda las łęgowy. Na zboczach doliny są dla odmiany świetliste dąbrowy. Też niezwykle cenne przyrodnicze siedlisko, ale no taki łęk jak tu. Coś przepięknego. Mnóstwo rumoszu drzewnego. No, tak dokładnie powinna wyglądać dzika, górska rzeka. Przed chwilą kąpaliśmy się w rzece, ale nurt jest tak silny, a woda tak zimna, że nie jest to łatwe, ale niezwykle przyjemne i orzeźwiające. Woda przejrzysta z lekko niebieskawym zabarwieniem to kwestia wapieni występujących tutaj, jak już wiecie. Wypas jest wszechobecny w tych rejonach. Jak widzicie, krowy też lubią wykąpać się w Neretwie. Niestety także i tutaj nad Górną Neretwą planowana jest budowa zapory poniżej miejscowości Ulog, którą widzicie tam w tle. A tak wygląda przygotowanie terenu pod tą czystą, zieloną energię. Cały obszar planowanego zbiornika jest wylesiany, więc ten piękny, naturalny las w Dolinie Neretwy znika wraz z całym przyrodniczym bogactwem. Taka to właśnie jest czysta i zielona energia z elektrowni wodnych. Tak naprawdę jedna z najbrudniejszych. Im bliżej budowanej zapory, tym więcej w górę stoków obszaru zostało wylesione. Tutaj bardzo blisko już samego miejsca zapory taki osuwiskowy stok. Niesamowite. Ten zbiornik zaporowy będzie się wypełniał osadami w tempie rekordowym. W przełomowym odcinku Neretwy przed samą budowaną zaporą zebrało się, jak widzicie, drewno z tego wylesienia powyżej. A tam chyba widać już zbocza dewastowane pod budowę zapory. Mimo wylesienia widok jeszcze przepiękny. Zwłaszcza ten przełomowy fragment jest niesamowity. Ale tuż poniżej tego miejsca budowa zapory. Prace jeszcze niezbyt zaawansowane. Ale już ciężki sprzęt jest w ruchu. Beton już się leje. Przepiękne miejsce zasługujące na to, żeby być parkiem narodowym, zostanie bezpowrotnie zniszczone na rzecz produkcji jakiejś ilości energii i interesów tych, którzy mają na tym zarobić.
Snadne retwy, wzdłuż driny i piwy udaliśmy się nad Komarnicę w Czarnogórze, a tam znajdował się obóz aktywistyczno-edukacyjny skupiony na tym, żeby ochronić kanion rzeki Komarnicy przed budową zapory. I am here today with Jelena Popowicz from the Spasimo Komarnica movement, and she will tell us more about the river and about the resistance to plans to destroy it. Hi, Jelena. Hello. Thank you for being here. We are in Montenegro. We in Montenegro, if you don't know, have a lot of beautiful wild nature. Big mountains, and between mountains a lot of canyons and wild rivers. One such canyon called Komarnica is threatened now with the plan for building hydropower plant, large hydropower plant. Even though 50% of energy in Montenegro already comes from hydro sources, our government is planning to make more dams. Which of course we won't let it happen. Komarnica Canyon is one of the biodiversity hotspots not only of Montenegro and Balkans but of Europe. This canyon is 30 million years old. It's full of endemic and relict and rare species. It's actually a mosaic of ecosystems that are found there. Some of them are found only there. I mean, some of the species and groups of species, but some of them are widespread. But together they make a unique habitat. This canyon is now not researched well enough, but we know enough that we know enough information that tell us that it should be proclaimed as a national park. Even UNESCO suggested, because Komarnica is on the border with Durmitor National Park, that is also UNESCO Natural Heritage, World Heritage Site. Komarnica they suggested Komarnica to be proclaimed as UNESCO together with Durmitor, but unfortunately our municipality, Šavnik, didn't want this to happen for some reason, even though Durmitor is the most visited place in Montenegro because it's UNESCO World Natural Habitat site, which tells us only that this is a political decision and not very a wise one. We made initiative Spasimo Komarnicu or Save Komarnica in order to not only save the canyon, but to bring people to this area and to show them what can happen here, what can be used in a right way in this region, and to show locals actually mostly what they have. Because they are used to this nature, to this wilderness, and they think this is nothing special. But then people from abroad come, like Polish people or from anywhere else, and they just open our eyes and say, guys, you have amazing nature and please preserve it. So we want to preserve it not only for us, but for all people, because we know how rare this habitat is. What can I say? Because of this, we organized 2 years in a row protest educational camp. So not only protest, but in order to educate people, we organized a series of activities, not only workshops, but also active days. We went, for example, 3 days ago, we went pack rafting and kayaking. The day after, we went sturna skiing. Those days, we went rock climbing, hiking, fly fishing, and stuff like this. And this is only part of the things you can do in this beautiful area. Last year we organized camp voluntarily in only, I think, 2 weeks, and 300 people came from Montenegro, but this year camp was international because during the last year we promoted this fight actually and asked for support from abroad. And 17 nationalities were present in our camp. I think around 400 people passed by the camp in these 5 days. And we are really grateful for everyone who came and who
actually produce together with us, the beautiful energy that we will use now, that feeds us and that we will use now to think about what else can we do in this region. And I think this is only the start. I want to use this opportunity to invite you all to come to see it with your own eyes, because this camera cannot show you how beautiful it is. My words cannot tell anything about it. Come see what's here, what do we have here. We will welcome you and help us save our Komarnica, because it's for all of us. Thank you, Elena. Keep up the good work. Thank you. Thank you for coming. Thank you. It is a great opportunity for us to meet local people and people from all these nationalities fighting for Balkan rivers. So we are very grateful too. And yeah. Let's keep our rivers wild. Yeah, exactly. Thank you. Piękny wij nad pięknym kanionem Komarnicy. Tak wygląda z dołu. Nie było łatwo się tu dostać, ale jak się już dojdzie, to widać, że było warto. Woda w Komarnicy zimna jak... Nie wiem, ale pięknie jest. Co za kanion. Dotarliśmy nad wiosę na koniec wędrówki po to, żeby pokazać wam jakiś przykład pozytywny, pozytywnej historii, a historia wiosy taką jest. Noc nad wiosą. Coś niesamowitego. Tam w oddali jest koryto. Odzywały się wcześniej kulony. No niesamowicie jest. Prawie płaczę ze wzruszenia, jak na to patrzę. To jest niesamowite. Jak... Och. To, że tutaj miała powstać zapora i zalać to. Ale jest jednak park narodowy. Więc to życie tutaj jest bezpieczne. Jak wam się podoba nad wiosą? No, cudo! Idealnie na makaron. Dosko. Nad wiosą ptasi raj. Żołny, stada rybic krótkodziobych, dzierżby rudogłowe i wiele, wiele innych. Na pewno ładnie można.
obserwować. Sama wiosa nie wymaga wiele komentarza. Ponapawajmy się po prostu jej pięknym roztokowym korytem, które jest chyba jednym z moich ulubionych rodzajów koryt zresztą. Spójrzcie, jak wiele tu jest różnych nurtów o różnej głębokości, różnej prędkości, różnej, jak sądzę, temperaturze, przejrzystości. No jest to coś naprawdę niebywałego, dzięki czemu rzeka ta jest tak przyrodniczo bogata. I to, że cała wiosa po albańskiej stronie granicy wraz z trzema dopływami, Drina, Szuszicą i Bence, jest objęta parkiem narodowym, no jest czymś naprawdę wspaniałym. Jest to pierwszy w Europie park narodowy dzikiej rzeki, którego zadaniem jest chronić właśnie rzekę, procesy fluwialne kształtujące jej koryto i stety, niestety niewiele poza nim, ponieważ park obejmuje koryta tych czterech rzek, a nic poza nimi, ale myślę, że główne zagrożenie, czyli budowa zapór, dzięki temu parkowi zostało rozwiązane, czy na przykład wydobycie żwiru z koryta wiosy, czego w Albanii raczej ciężko zobaczyć. Poza korytem idealnym, jak sądzę, rozwiązaniem będzie utrzymanie takiego użytkowania, jakie jest do tej pory, choć na pewno nie będzie to proste. Albania z takiego rolniczego, zacofanego kraju przekształca się między innymi pod wpływem turystyki i nad wiosą widać to doskonale. Kiedy byliśmy tutaj 4 lata temu, nie było żadnego kempingu, nic praktycznie. Jakaś jedna piękna kawiarnia nad brzegiem rzeki. Tym razem w tej samej kawiarni poza nami byli sami zagraniczni turyści, a kempingów, różnych wypożyczalni, pontonów i tak dalej powstało naprawdę dużo. Jak zwykle zachwyca także ujście wiosy i wielkie bagna. Tutaj Czapla Modronosa, a tutaj Mewa Cienko Dziobo i Pelikan Kędzierzawy. Gatunki niespotykane na przykład w Polsce, no chyba że zalecą raz na jakiś czas, tutaj są znacznie częściej. Mewa i pelikan w jednym kadrze, co tam jeszcze miało być? Ale go genialnie widać w lunecie. Mnóstwo życia wszędzie dookoła. Flamingi różowe. Tutaj żółtopuzik, największa europejska jaszczurka, pozbawiona nóg, podobnie jak nasz padalec. Ciekawe zwierzę. Kurwa, ma tak tą dziwną twarz. Ale to jest bydle, nie? Delta wiosy, nabudowywana nieustannie przez niesione przez rzekę żwiry, kamienie i piasek, robi naprawdę ogromne wrażenie. Przybrzeżne jeziora pełne życia, to wymieszanie się świata wody słonej i słodkiej, choć zdecydowaną większość rzeczy, które wam pokazywałem, były związane z wodami słodkimi. Znad ujścia wiosy przeniesiemy się jeszcze na ostatnią w tym filmie łyżkę dziegciu. Łyżka dziegciu znajduje się już po drugiej stronie granicy, znaczy się w Grecji. Tam wiosa nie jest jeszcze parkiem narodowym, a co gorsza, niedawno zmienił się rząd i to na taki, który jest chyba mniej skłonny do utworzenia parku narodowego dzikiej rzeki wiosy, także po greckiej stronie. W związku z tym dalej planowana jest tam budowa zapór na wiosie i jej dopływach. Dalej, jak widzicie, żwiry wydobywane są wprost z koryta rzeki. Obrazek znacznie smutniejszy niż w Albanii i pytanie, jak ta sprawa będzie się ciągnąć dalej. Oczywiście byłoby najlepiej, gdyby wiosa została parkiem narodowym i liczę na to, że tak się stanie. Mam nadzieję, że ten bałkański film wam się podobał i od razu uprzedzam, że to nie ostatni z bałkańskich filmów, choć z tego wyjazdu ostatni, ale
jadę w tym roku na Neretva Science Week, gdzie razem z ponad 60 innymi naukowcami będziemy badać, co żyje w dorzeczu górnej Neretwy. Być może dzięki temu uda się ocalić zlewnie Neretwy, samą rzekę i jej dopływy przed dewastacją, zaporami. To tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Fenomenalna.